Na zakończenie serii o stanach skupienia rozwiążemy sobie zadanie, które pochodzi z anglojęzycznego podręcznika autorstwa panów Koca, Trechela i Townsenda pod tytułem Chemistry and Chemical Reactivity. I dodam, że zadanie to zostało wykorzystane w oryginalnym filmiku za zgodą autorów książki. I zadanie jest następujące. Etanol wrze w temperaturze 78 i 29 stopnia Celsjusza. Ile energii w dżulach potrzeba do podgrzania 1 kg etanolu od 20 stopni Celsjusza do temperatury wrzenia, a następnie do odparowania etanolu w tej temperaturze? Ciepło właściwie ciekłego etanolu wynosi 2,44 dżula na gram razy Kelwin, a jego entalpia parowania to 855 dżuli na gram. No i jak widzisz, są tak jakby dwie części tego problemu, dwie części tego zadania. Po pierwsze, musimy dostarczyć energii do tego, żeby ogrzać naszą substancję od 20 stopni Celsjusza do temperatury wrzenia. Na to potrzebna jest jakaś porcja energii. Oprócz tego, kiedy już mamy nasz ciekły etanol w temperaturze wrzenia, to musimy jeszcze dostarczyć energii, by go odparować. Zacznijmy więc od pierwszej części, polegającej na podgrzaniu. I policzmy sobie najpierw różnicę temperatur, którą musimy uzyskać. Tak, podgrzewamy od 20 stopni Celsjusza do 78 i 29 stopnia Celsjusza. W związku z tym różnica temperatur, to jest, no tutaj można nawet w pamięci policzyć, 78 i 29 stopnia Celsjusza minus 20 stopni Celsjusza to jest 58 i 29 stopnia Celsjusza i można by tutaj od razu napisać, że to jest 58 i 29 Kelwina, od razu w Kelwinach, ponieważ skale Kelwina i Celsjusza są jedynie przesunięte względem siebie i wszystkie różnice temperatur wyrażone w tych dwóch skalach są sobie równe, ponieważ jeśli byśmy zechcieli zamienić Celsjusze na Kelwiny i obliczyć różnicę w Kelwinach, to byśmy tutaj mieli 78 i 29 plus 273 Kelwiny, a tutaj 20 plus 273 Kelwiny. I tu nawet bez liczenia, ile to jest, widzimy, że to 273 i to się upraszcza i w Kelwinach mamy dokładnie tę samą różnicę, co w stopniach Celsjusza. Dobrze, czyli mamy naszą różnicę temperatur 58 i 29. Już teraz zostańmy przy Kelwinach, ponieważ Kelwiny mamy tutaj w cieple właściwym. Oprócz tego, ponieważ energia potrzebna na podgrzanie wyraża się wzorem masa substancji razy różnica temperatur razy ciepło właściwe, to dalej musimy różnicę temperatur pomnożyć razy masę. Mamy 1 kg, czyli 1000 gramów. Tak, będziemy używać gramów, ponieważ tutaj w cieple właściwym mamy gramy, czyli mamy tą różnicę temperatur razy 1000 gramów i razy ciepło właściwe, czyli 2,44 joule na gram razy Kelwin. Tutaj widzimy jednostki się zgadzają, te kelwiny z tymi kelwinami się upraszczają, gramy z gramami, a ciepło właściwe wyrażone w joulach na gram razy Kelwin, można tak intuicyjnie zrozumieć, że mówi ono, ile energii w joulach potrzebne jest do podgrzania 1 grama substancji o 1 Kelwin. Tak, jeśli pomnożymy to wszystko razy 1 gram razy 1 Kelvin, to otrzymamy dokładnie 2,44 joule. Chcemy policzyć wynik, ile wynosi nasza energia potrzebna do podgrzania etanolu do temperatury wrzenia. Zobaczmy. 58,29 razy 1000 i razy 2,44. To są 142,227,60 joule. Po zaokrągleniu będzie 142,228. Dobrze, a teraz zajmijmy się drugą częścią, w której musimy policzyć, ile energii musimy dostarczyć do ciekłego etanolu w temperaturze wrzenia, żeby go w całości odparować. Taką energię liczy się mnożąc masę substancji przez entalpię przemiany fazowej, w tym wypadku parowania. Zatem w naszym przykładzie mamy masę 1000 gramów, i entalpię parowania 855 dżuli na gram. Znowu te gramy z gramami się upraszczają, a wynik wychodzi w dżulach. Tak, i to się równa, możemy już policzyć w pamięci, 855 razy 1000 to jest po prostu 855 tysięcy dżuli. Dobrze, tutaj mamy 142 tysiące dżuli potrzebne na podgrzanie naszego etanolu, a tutaj, co ciekawe, mamy na odparowanie etanolu, który już jest we właściwej temperaturze, temperaturze wrzenia,
855 tysięcy dżuli, czyli no, kilkakrotnie więcej. Prawie 6 razy tyle. A ile to jest razem? Policzmy 142 228 plus 855 tysięcy. No, w zasadzie można by policzyć w pamięci, ale policzmy tak. Tu 8, tu 2, 2. Razem całkowita energia potrzebna do podgrzania, a następnie odparowania naszego etanolu wynosi 997 228 dżuli. To jest w zaokrągleniu 997 kilojuli. Lub też w megajulach można wyrazić, jest to w przybliżeniu 997 tysięcznych megajula. O, i jeszcze raz podkreślę, jest to dosyć częste wśród różnych substancji, że kilkakrotnie większa energia jest potrzebna na zmianę stanu skupienia niż na podgrzanie, nawet gdy konieczne jest osiągnięcie dużej różnicy temperatur. Tak, bo po prostu, jak widzisz tutaj, ciepło potrzebne na podgrzanie 1 grama o 1 Kelvin jest stosunkowo niewielkie, 2,44, a entalpia potrzebna na odparowanie 1 grama jest wiele razy wyższa, jest kilkaset razy wyższa, więc nawet przy dużej różnicy temperatur energia potrzebna na odparowanie będzie większa niż energia potrzebna na podgrzanie.